No. Cześć do was bardzo serdecznie, z tej strony Viper. W dzisiejszym odcinku testujemy sobie 16 strzałów wyrzutnie Dark Age firmy Triplex. Tak to się tutaj nam prezentuje. Mamy jeden ląd, tylko i wyłącznie główny. Nasz kaliber to 0,8 cala. Waga prochu 112 gram. Czas wystrzałów 20 sekund, dolot 30 metrów. Co to jest dolot? No po prostu wysokość, na jaką zbijają się nam strzały. Wyrzutnia, jak mówiłem, 16 strzała firmy Triplex. Otrzymałem ją do testów od firmy Fireworki Shop, za co bardzo dziękuję. No to co? Lecimy testować. Cześć, witam was już na podsumowaniu. Jak dla mnie wyrzuteńka całkiem naprawdę była przyzwoita. Jak na taką niewielką wyrzutnię 16-strzałową, myślę, że naprawdę warto jest sobie takie coś zakupić. Wystrzały były naprawdę intensywne. Fajnie był tutaj zaakcentowany crackling. Jakiś niewielki finał również się znalazł, za co plus. Bardzo fajna wyrzutnia. Jedna jakiegoś mega wielkiego szału nie robi, ale myślę, że gdybyśmy takie 3-4 na przykład naraz sobie odpalili, by naprawdę mógł być super pokaz. Myślę, że warto jest sobie takiego czasem może pokombinować, może ja nawet spróbuję kiedyś coś takiego wymyślić, że odpalimy sobie kilka takich wyrzutni naraz, zobaczymy, co z tego będzie. Oczywiście wielkie podziękowania dla sklepu Fireworki Shop za podarowanie mi tejże wyrzutni do testów. Moja ocena dla niej to jest 8/10. Ja wam dziękuję za obejrzenie, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, naduszcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco oraz dołączcie do mojej grupy na Facebooku, gdzie nieraz cenne informacje są przeze mnie udostępniane i również wy możecie się dzielić ze mną różnymi rzeczami, nieważne. Jeśli wam się podobało, jak mówiłem, zostawcie łapkę w górę. Z mojej strony to było na tyle, na razie.